Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Adventure DX. Dokładnie, moi drodzy, to. Czemu witam się w menu, gdyż zaczynamy dzisiaj historię kolejnej postaci, czyli Tailsa, więc zaczynajmy. Jeszcze nie wiem, jak będę robił jego głos. Chyba się trochę boję, ale tak. Ale ciśniemy Tailsem. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Uh-oh, what's this? No, coś się skiepściło, no. Tak, jak widzicie, aktualnie historia Tailsa zaczyna się od jego upadku tym oto samolotem, gdyż to nie jest tornado, to jest coś, co sobie stworzył Tailsik. Nice. Kurde, flash na ryj. Oh yeah, a Sonia czy już tu jest? Nie, co to było? Okay, nice. Boy, you're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. Yeah, it's just that I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply. It's a Chaos Emerald. No way. No way. I was lucky to find one of the seven Chaos Emeralds. They have unlimited mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins, and I'll show you what I've been working on. Okay. Okej, okay, i jesteśmy Tailsikiem. Pierwsze co zrobimy przed tym, zanim pójdziemy, kurde, na pociąg, to polecam aktualnie wam polecieć sobie tutaj, kurde, do tych kanałów, ponieważ tutaj czeka na Tailsika Power Up. Tutaj trzeba wlecieć do góry, kurde. I mamy Power Up. O, śniap, jakie drobane buciory. Dokładnie, dzięki temu możemy latać szybciej. Coś, co się przyda w poziomach Tailsa, ponieważ właściwie wszystkie poziomy Tailsa polegają na tym, że się z kimś ścigamy. No ale to oczywiście za chwilę. Okej, okay, możemy sobie teraz spaść. I kurde, spójrzcie, jak to jest zapierdziela teraz, jak kurde lata, więc to mi się podoba. To jest naprawdę coś fajnego. Nice. To jest coś, co mi brakowało w Soniku 2006, bo w Soniku 2006 Tailsem latało się strasznie, no, w porównaniu do tej gry, strasznie wolno. Kurde, chciałem się tam zatrzymać. Oh no. Rozwala mnie, że w historii Tailsa Eggman cały czas... Silas! Że Eggman cały czas mówi Sonic i Tails, żeby było to, że ten Tails też tu jest, lol. Okej. Okay. Tailsik jaki, kurde, bitewny. Oh snap. Okej, okay, w takim razie jeszcze raz walczymy z Egg Vipe... Hornet.
pomyliło mi się z finalnym bossem dla Sonika. Egg Hornet i... No tutaj niestety już nie możemy sobie pooszukiwać homing atakiem, więc tutaj musimy pokonać go w miarę prawilnie. Gotta go fast. O nie! Co za pała! Wiem, tak z początku jak właśnie przebiegałem sobie ognia, to tak miałem nadzieję, że mnie nie trafi, ale kurde. Moja nadzieja nie starczyła. Get out of here, Eggman. No i pięknie. No elo. No nie. Czyli tak, jak go pokonacie i macie zero pieśni i tyle, możecie w niego wlecieć tylko po to, żeby się zabić. Polecam. Nice. Nie. Nigdy nie zaczaję, co tutaj Eggman robi. Głupi Tails. No już kurde, no. Głasku, głasku. Nie. That's the monster I saw the other day. Monster? Tail się kurde już tam sra w gacie. Podoba mi się to, że w każdej historii mówią prawie że to samo, ale troszeczkę inaczej jednak. To jest zarąbiste, podoba mi się to. To podoba mi się to, że użyli... że tyle pracy zostało włożone w Sonic Adventure. Że po prostu cutscenki w każdej innej historii są różne i to jest super. Tajes. Okej, no i teraz musimy sobie polecieć tutaj, kurde, i bierzemy sobie kamyczek. Więc jak widzicie, póki co aktualnie historia Tailsa jest, no kurde, z wyjątkiem przejścia Emerald Coast i pokonania Chaosa Zero, to póki co jest wszystko to samo. Więc tak, ciśniemy do Windy Volley. The key is floating. Tym razem dobrze powiedziałem. Okej. Okay. Windy Volley. I tutaj zaczynamy aktualnie od tej części poziomu. I tak, właśnie o to chodzi, żeby Tailsem brać sobie dorąbane skrutasy kutasy, jak właśnie tutaj to robię. Aktualnie cały poziom da się przejść tak w większości. W ogóle nie dotykając ziemi i mogę to spróbować właśnie zrobić. Chociaż nie, dobra. Pominąłem boostery, dobrze. Nie będę pomijał całego poziomu, bo to wtedy głupio wygląda. Co? No dlaczego? Serio? Really? Gra mnie strasznie nie lubi w takim razie. A jednak pominę cały poziom. Za karę. I jak widzicie, tam już jest końcówka poziomu. Nice. Nie wiem, czy Sonic jest jakiś dorąbany, on prawie już jest na końcu.
Również, ale nie tym razem, Sonic, no. Więc jak wiecie, trzeba po prostu się ścigać. Co jest? 15 ryj Sonika. O, cześć Sonic. No okej. Okay. Poza tą jedną śmiercią, nie wiem co tam się stało, seriously. To tak. Co teraz? Moje pytanie. Dobra, idę sprawdzić. Nie ma tu Lumy. No to kurde gorzej. O, jest tutaj. No okej. Okay. Za dużo tutaj mi nie powiedziałaś, bo się domyślałem, że trzeba iść do Station Square. Jest noc, to oznacza tylko jedno. Casinopolis, moi drodzy. A, okej, dobra. Casinopolis u Tailsa jest strasznie... Jest fajne po prostu, ponieważ to jest wyścig w tych podziemiach. Więc no problemo. Taki poziom Casinopolis to ja rozumiem. I jak widzicie, to jest aktualnie tylko to. Więc mi jak najbardziej, kurde, pasuje. Gdzie wciąż są kapsuły z pierścieniami, tak jakbyśmy naprawdę rzeczywiście musieli zbierać na Casinopolis. My na szczęście jako Tails nie musimy nic takiego robić. Okej. Okay. YOLO. Nie, bo lepiej się opłaca właśnie latać Tailsem niż biegać. Zwłaszcza gdy mamy ten szybszy lot. Patrzcie, gdzie jest Sonic, kurde, nie może nadążyć. He? Gotta go slow. Już. Poziomy u Tailsa są strasznie fajniutkie i szybkie. Okej. Okay. Słuchaj, jak Sonic się tam dalej męczy, kurde. 16 ryj Sonika. Okej. Oh no. No cóż, typowe. Get away from that. No to gorzej. Chaos Emerald. Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate. Now the Emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on. Tak jest, Tailsik. Cream. Gdzie jesteś, Cream? Kurwa. Dobra, ciśniemy teraz kamyczkiem, kurde. No, Ice Stone właśnie. Sądzę, że my w tym odcinku przejdziemy w sporą część historii Tailsa. Tak jest właściwie mój zamiar, ponieważ mówię, jego poziomy nie są wcale jakieś wielce długie. Zwłaszcza mówię, gdy mamy ten przyspieszony lot, bo wtedy naprawdę zapierdzielamy jak porąbani. Więc sądzę, że wykorzystamy sobie to i kurde, będziemy zapierdzielać jak porąbani, no. Dobra. Get out of here. Okej. Okay. I kładziemy to tutaj, no. O, nice. I to zaczyna się od tego momentu, czyli od najlepszego momentu w Ice Cup, w Sonic Adventure DX, więc ciśniemy. Kuła. Rozwala mnie, kurde, Tails cały czas. You made it! Hej, hej, hej! Tylko mnie, kurde, w tej wkurza z tym po prostu. All right, me! Ta, see you later, kurde. Nie, uderzyłem w boostery! Wypadł, Sonic! Nie umiesz grać w swoją własną grę, spierdzielaj. Hej, hej, hej! Kurde, Sonic tak typowo dokucza Tailsowi, zanim jeździ albo przed nim i hej, hej, hej.
What's up, Tails? No kurde, wciąż nadgania, no. Czy on, kurde, musi być nawet szybszy ode mnie na desce? No, to już jest, kurde, chamstwo. Chamstwo w państwie. Zaądrzycie, ten bot i tak jest głupi, ale ramp umie używać. No kurde, spierdzielaj. No hej mi. Hu. Hej Sonic. Zresztą chyba jedna plansza, w której naprawdę Sonic będzie do nas doganiał. Okej. I... Bum szakalakę. Oh yeah. Te rampy nasze nam ostro pomogły, ponieważ najczęściej chyba Sonic się zatrzymuje na dole, więc on nie ma po prostu czasu do nas nadgonić. Dzięki temu możemy wygrać. Sonic tam, kurde, jeszcze dalej pędzi za nami. Tam leci sobie. 17 serii Sonica. Nice. Okej. Okay. Teraz chyba trzeba, kurde, się... spotkać z Naksikiem. Wkurzonym Naksem, który szuka Ugandy. No, on tam jest. Tak, jak wiecie, jak to mamy, tutaj mamy teraz walkę, kurde. Tails z Naksem. Oh no. Oh no. Dobrze. No to gorzej, no. Jak zawsze jajko wie, kiedy się pojawić. Jajko powróciło. Nie. Jezus, prawo Sherlocku. True. No one's make fool out of me. Ten tekst mnie rozwala. Zwłaszcza, że on jest taki nieprawdziwy. No śniap. No i kurde, mamy Chaosa 4. True. Dobra, tak więc będzie ostatnia rzecz na dzisiejszy odcinek. Czyli pokonamy Chaosa 4. Uśna. To jest walka, którą zawsze aktualnie jakoś wielce nie lubiłem. Znaczy uważałem ją zawsze za coś, co muszę przejść. Co? Trafiałem mu w ten mózg, bo trzeba mu uderzyć w tuł, w halo. Się tak nie bawię. Było oszustwo. I ten boss zawsze mi się wydawał taki, no, taki lame trochę, no. No mówię wam, trzeba w tułów, kurde, mu atakować. Zawsze się mówiło, że w mózg, a tutaj, kurde, coś nie działa. To jest troszeczkę utrudniona sprawa, bo trzeba normalnie na niego wskoczyć, tak jak w klasykach. Tails ich nie ma homing ataku przecież. Okej. Okay. Oh snap.
Nie! Czekałem, jak wyjdziesz z wody, Chaos. No, nareszcie. Nice! Nawet nie patrzyłem, ile mu zostało życia. Tak szybko, żebym go pokonał? Nawet nieźle, bym powiedział. Nice. Taka scenki w CGI do teraz są ładne, naprawdę. Po tylu latach. Gorzej to w grze wygląda. O, snap. Oh no. Yeah. You guys go. I have some unfinished business. Nawet na Krysikowi nie podoba się ten pomysł. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Ta. Come on, let's get going. I tak, moi drodzy, od następnym odcinku zaczynamy od poziomów lotniczych. Jej. Chciałem sobie wejść na ten kurde mosteł. Znaczy mosteł, no. No szkuźwa mać. Chcę tam zakończyć. Dobra, jebać. Tak więc tak, moi drodzy, ja jestem Nero. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zagrajmy w Sonic Adventure DX. Fuck. W dzisiejszym odcinku zaczęliśmy historię Tailsa i kurde, przeszliśmy już sporą część jego historii. Nareszcie tu doleciałem. Tak więc tak. Dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya!